вітав клейлим падкалом і чум питань. Widzę, że kwintet zaczął dżinglem z gubejuły, w takim razie nie będę gorszy, więc ja też zacznę z gubejuły. No może nie będzie to taka guba, bo w końcu nie jestem pedałem, ale zawsze numer z mikrofonem! A teraz pytanie, dlaczego polska policja nie może nikogo wytopić? Bo pies na smyczy może co najwyżej długiemu d**ę powąchać. A teraz dzisiejszy gość, bez pański, bez smyczy, bez licencji, detektyw Udowski! Dzień dobry, panie Andrzeju, gwoli ścisłości, były detektyw. No dobrze, panie były detektywie. To na początek takie długie pytanie, bo pierwszego nie mogę sobie przypomnieć. Po co żeś pan dał tej matce z Sosnowca swoje mieszkanie i utrudniał śledztwo pałom? Panie redaktorze, umówmy się, gdyby nie moja osoba, mój patrol i nasza interwencja, to oni by ani mnie nie mieszkali nawet przez chwilę w Łodzi, a policja by miała dużo łatwiej. Skoro już jesteśmy w temacie Sosnowca, to z niego wyjdźmy. I pierwsze pytanie, bo sobie właśnie przypomniałem. Czy oglądałeś już pan nowego Bonda? Nie musiałem, bo codziennie go oglądam. W lustrze. To na kolejne pytanie. Czym się różni pańska paca od pacy psów? Czy policji? Zaraz, jak się mówi. Jak jest ten skrót HWDP? Psom! Dobrze, od pacy psów. No to przede wszystkim ja nie działam legalnie, bo nie mam licencji, bo mi wygasła, zanim mi przysłali, a poza tym dużo częściej i szybciej rozwiązuję sprawy. Oczywiście zazwyczaj niezgodnie z prawdą, ale liczy się efekt. A teraz chwila dla sponsoru dzisiejszego odcinku. Wiele moich pacjentek skarży się na pieczenie stref intymnych i upławy. Są to objawy bakteryjnego zakażenia Pacjentkom tym polecam... Mycie się! A dla mniej wymagających pacjentek... Wietrzenie! Przed wywietrzeniem sprawdź, czy wcześniej nie została umyta. A to upominek od sponsora, przeciąg w aerozolu. Oj, to nie wiem, czy mi się przyda, bo nie mam komu podarować, bo ostatnio sam jestem. A nie szkodzi, to jest unisex. Dobra, kolejne pytanie. Jak to się dzieje, że sam sobie pan przyznajesz te wszystkie sprawy, skoro pana nawet nikt o to nie prosi i nawet nie płaci? Proszę pana, gdybym ja sobie sam tych spraw wszystkich nie przyznał, to kto by mi je przyznał? No, nie chwaląc się, jestem takim Zbigniewem Hołdysem polskiej kryminalistyki. Podobno boisz się pan o swoje życie i śpisz pan z karabinem pod poduszką. Czy to nie przeszkadza w śnie? No, czasem potrafi przeszkodzić, jak na przykład nacisnę spust. Ale to i tak. Gorzej było, jak spałem z granatami pod poduszką, bo czasem się przeciągałem, to potrafiłem zawleczkę wyciągnąć. No, a kiedyś to panie, spałem normalnie z Pershingiem pod poduszką. A, z tą rakietą? Nie, z tym biznesmenem z Pruszkowa. Dobra, to teraz coś o stylowie. Skąd ta charakterystyczna płaska fryzura i ciemne okulary? No, fryzurę to przez płaskostopie, a okulary to jest właściwie tajemnica mojego sukcesu. W środku mam tutaj dwa takie ekranki z internetem i na jednym mi się cały czas wyświetla pudelek, a na drugim Allegro, stąd wszystko zjem zawsze pierwszy. Poza tym są kuloodporne. Nieraz mi się przydało, jak na przykład jakiś emeryt chciał mi kulą w oko przypierdzielić. No i na kręglach mi dwa razy życie uratowały. No dobra, to opowiedz pan coś teraz o ostatnich swoich sukcesach. Ha, to ostatnio udało mi się zejść poniżej 7 litrów ze spalania w trasie. A to wie pan, Corsa 1-2 to jednak korci, żeby pocisnąć. Ja zawsze czterech byczków ze sobą wożę, a nogę mam ciężką. Rozumie pan? Corsa, korci, tak, tego. No i właściwie to tyle z sukcesu. Ostatnio siedziałeś pan w pierdu. Co się tam panu najbardziej podobało? No to też taki mały sukces ostatnio. Nie złamałem się pod prysznicem, nie korzystałem, ale wietrzyłem, a dzięki temu proszę posłuchać. Bardzo ciekawe. Zastanawia mnie tylko, jak pan srasz. Długo. To się nazywa tak zwany anielski włos. Przerwa reklamowa. O, już po przerwie. Raz, kup te... A co? Pały cztery, pały... Opomnij! Panie, jaki jest pana ul... Taką piosenkę, która podsumowuje... Dobrze i wszędzie, policja je...